Na program zaprasza księgarnia internetowa bonito.pl. Radość z czytania. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Maryśka Skłodowska? Znacie. Krystyna Skarbek? Znacie. Emilia Plater? Też kojarzycie. Mnóstwo mamy świetnych Polek, które wpłynęły na historię, ale jest jedna taka, o której mówi się zdecydowanie za mało. Po części dlatego, że nie ma zbyt wiele źródeł na jej temat, ale to nie znaczy, że nie należy jej się pamięć, bo jej synowie władali Skandynawią, a nawet Anglią, gdzie sama trafiła. Poza tym paliła żywcem facetów, którzy jej podpadli. Najostrzejsza dziewczyna średniowiecza była Polką. Poznajcie ją już teraz, Świętosławę, w Historii bez cenzury. Urodziła się w okolicach 968 roku, czyli już po chrzcie Polski. Źródła o jej dzieciństwie niestety nic nie mówią, ale pewnie nie miała najgorszych warunków, bo była córką Mieszka I, który pewnie był niezłym ojcem, jak na tamte standardy, ale przede wszystkim był świetnym politykiem. A w polityce niestety nie ma sentymentów, więc kiedy zaszła potrzeba zawarcia sojuszu ze Szwedami, to Mieszko oddał ich królowi Erykowi swoją córkę za żonę. I w ten sposób Świętosława trafiła do krainy Wikingów. Kronikarz Tietmar zanotował, że nasza bohaterka trafiła do krainy zimnej, odległej od promieni słonecznych, gdzie Szwedzi nie znają nie tylko miłości drugiego człowieka, ale nawet Boga, że jeżdżą ze swoimi domostwami i żywią się dziczyzną. Oczywiście mocno przegiął, bo wtedy Szwedzi prowadzili już osiadły tryb życia, ale mniej więcej oddaje to, jaką mieli opinię za granicą. Wydawałoby się, że młoda, delikatna dziewczyna nie może trafić do gorszego miejsca, ale nic z tych rzeczy. Świętosława odnalazła się tam idealnie. Kiedy zaszła potrzeba, to potrafiła rozgrzać łóżko do czerwoności, ale kiedy ktoś jej podpadł, to była chłodniejsza niż cała Skandynawia. W 995 roku jej mąż Eryk pokonał Strybjorna, jednego ze swoich największych wrogów, i od tamtej pory był nazywany zawsze zwycięskim. Ale niestety nie nacieszył się zbyt długo tym przydomkiem, bo już po roku został pokonany przez śmierć i zostawił Świętosławę z dwójką dzieci. Córką, którą dobrze wydała za mąż, i synkiem, ale chłopak był nieletni, więc faktycznie to ona zaczęła sprawować władzę i wielcy brodaci Wikingowie pewnie na początku myśleli: baba, nie będzie umiała nami rządzić. Ale Świętosława bardzo szybko pokazała, że nie jest Ewką Kopacz i nie będzie rządziła jak pierdoła. Nie płacz, Ewka! Znajdziemy ci robotę w Brukseli! W historii krajów skandynawskich nasza Świętosława nazywana jest Sigrida Storrada, a to drugie słówko oznacza dumna. No i faktycznie była dumna i cholernie niebezpieczna, jak ktoś postanowił z nią zadrzeć. Przykłady? Proszę. Kiedy została wdową, to inni Wikingowie zaczęli się nią bardzo szybko interesować, a powodów mieli wiele. Chociażby taki, że no, chcąc nie chcąc, kobieta przez większość epok historycznych służyła facetowi do zaspokajania potrzeb i rodzenia dzieci. I jeśli z tych, nazwijmy to, obowiązków się nie wywiązywała, to mógł ją odesłać, czyli po prostu pogonić. Eryk tego nie zrobił, więc musiało mu być z nią całkiem nieźle. Ale Wikingowie podrywacze mieli też inny, polityczny powód. Ci goście rościli sobie prawo do szwedzkiego tronu, ale żeby go przejąć, musieli się pozbyć jej synka. I to właśnie dlatego do niej chcieli się zbliżyć na odległość, nie powiem czego, a do jej dziecka na odległość miecza. Ale nasza rodaczka była na to za sprytna. Co zrobiła? Zorganizowała imprezę. Jako że była Polką, przepiła wszystkich zgromadzonych na balecie mężczyzn, a później, kiedy ci już poszli spać, kazała podpalić gród. Wszyscy Wikingowie podrywacze spłonęli żywcem, a Skandynawię bardzo szybko obiegła wiadomość, że nie warto oszukiwać Świętosławy. Ale można było jej podpaść jeszcze bardziej. Jak? Odmawiając naszej bohaterce. Nawet znalazł się taki, który spróbował. Jak skończył? Posłuchajcie. Świętosława podobno szalenie zakochała się w norweskim królewiczu Olafie i kiedy została wdową, to zaczęła mu mocno sugerować, że chciałaby z nim chodzić, a bardziej to nawet poleżeć. Ale Olaf dał jej kosza niczym Jordan. Znaczy, Jordan. W sensie ten koszykarz, a nie poznański biskup.
Nieszczęśliwie zakochana kobieta sama w sobie jest niebezpieczna, a co dopiero nieszczęśliwie zakochana kobieta, która ma pod ręką bandę wikingów. To już w ogóle kaplica. No i kiedy jej sympatia Olaf doszedł do władzy, to czekała go bardzo niemiła niespodzianka, bo okazało się, że przeciwko niemu zawiązała się koalicja. Świętosława zadbała o to, żeby przeciwko Olafowi zgadali się wszyscy. Jej syn, który był już wtedy królem, jej nowy mąż, Sven Widłobrody i nie wiem, czy pamiętacie, jak wam mówiłem o tym, że dobrze wydała za mąż córkę. No właśnie, jej mąż był teraz norweskim namiestnikiem, a żeby mieć 100% pewności, że Olaf dostanie łomot, to Świętosława wciągnęła do koalicji jeszcze Słowian. Tak jest, to nasza dziewczyna zorganizowała ekipę, która zmieniła historię Skandynawii. Olaf nie miał zbyt wielkich szans. W decydującej bitwie miał 11 okrętów, a ekipa Świętosławy ponad 70. Oczywiście w późniejszych sagach skandynawskich są teorie, że Olaf przeżył bitwę, ale nie ma takiej opcji. Po pierwsze, koalicja była zbyt silna, a po drugie, znacznie ważniejsze, Świętosława nie miała w zwyczaju darować życia facetom, którzy z nią zadarli. Po całej tej akcji z Olafem, jej nowy mąż, znany nam już Sven Widłobrody, przejrzał na oczy i zdał sobie sprawę, że Świętosława uwiodła go tylko po to, żeby wciągnąć go do koalicji i spuścić łomot Olafowi. Wielki Wiking wściekł się, że dał się omotać kobicie i wygonił ją, mimo że urodziła mu dwóch synów. Na szczęście chłopaki mieli dla niej więcej szacunku niż mąż. Ale o tym za moment. Wygnaną Świętosławę przyjął i ugościł jej brat, Bolesław Chrobry. Wierzcie lub nie, ale właśnie wtedy, zupełnie przypadkiem, do Szwecji ruszyła ekipa chrystianizacyjna, w której był m.in. polski biskup Robert. To prawdopodobnie on ochrzcił syna Świętosławy i 1000 innych Szwedów. Oczywiście, że nasza bohaterka musiała stać za tym wszystkim, no bo ona już, jak wiecie, wychowywała się w chrześcijańskiej kulturze. Po raz kolejny Świętosława wpłynęła na losy potężnych Wikingów i historię całej Skandynawii. A to wcale nie koniec. Sven Widłobrody, ten burak, który wygonił Świętosławę, zmarł w 1014 roku i jego synowie od razu wysłali ekipę, żeby sprowadzić mamę do domu. Strasznie ją kochali, zresztą nie ma im się co dziwić, bo wychowała ich na mądrych chłopaków, którzy porobili kariery. Starszy z nich, Harald, został królem Danii, a młodszy, Kanut, no cóż, zapisał się w historii jako jeden z największych Wikingów, Kanut Wielki, który chociażby, no nie wiem, zdobył Anglię, która dzięki temu zaczęła się dopiero rozwijać. Naszej Świętosławie udało się wychować chłopaków tak, żeby wbrew panującej modzie, w ramach walki o konkurencję jeden drugiego nie zabił. Wręcz przeciwnie, chłopaki fajnie się dogadywali, bo kiedy na przykład Kanut przyjechał z Anglii, gdzie przebywał jak zmarł ich ojciec, to Harald wcale go nie uwięził, ani tym bardziej nie zabił, tylko zaproponował pomoc w dalszych podbojach. Mimo że, jak już wiemy, w polityce nie ma sentymentów, to dla nich nadrzędną wartością była rodzina, co w ogóle było fenomenem jak na tamte czasy, a przecież skądś musieli te wartości wynieść. Myślę, że ogromną rolę odegrała w tym nasza rodaczka. Dzisiaj Polacy w Anglii to żadna sensacja, ale w XI wieku można śmiało zaryzykować tezę, że Świętosława była pierwszą Polką w Anglii. A co tam takiego zrobiła? Prawdopodobnie uratowała życie setkom osób. Już wam mówię, o co chodzi. Znany nam już zdobywca Anglii, Kanut, bardzo brutalnie rządził swoją nową zdobyczą i mówiono nawet o nim, że bardzo kreatywnie łączy podstępność barbarzyńcy i żądzę krwi. I wtedy przyjechała do niego, do wielkiego, brutalnego, brodatego Wikinga, jego mama. I tutaj możecie się ze mnie śmiać, ale każdy facet to wie, że można zgrywać kozaka, ale jak mama prosi, to każdy mięknie. Bo mama jest jedna, to prawda. Tak samo było z Kanutem. Nagle zmienił się nie do poznania. Stał się wyrozumiałym władcą, który dogadywał się z kościołem, którego wcześniej nie trawił i w pewnym momencie stał się już na tyle popularnym i szanowanym władcą, że mógł odesłać swoich Wikingów do domu. Zostawił sobie tylko skromną, przyboczną gwardię i zaczął opierać siły na lokalnych wojownikach, bo był już pewny, że nie przeprowadzą na niego zamachu, jak tylko nadarzy się okazja. Anglia zaczęła wzrastać w siłę, ale kto wie, jak ta sytuacja by wyglądała, gdyby nie wizyta Świętosławy i jej wpływ na syna. Według źródeł Świętosława żyła jeszcze w 1016 roku, ale później zniknęła z kart kronik i w sumie nie wiadomo, kiedy dokładnie zmarła, ani gdzie ją pochowano. Wielka szkoda, bo to przecież jedna z najważniejszych Polek w historii. Była pierwszą naszą tak popularną za granicą rodaczką. To ona sprawiła, że historia Skandynawii obrała zupełnie niespodziewane tory i to nie raz, a sama Skandynawia znalazła się w kręgu kultury chrześcijańskiej. To ona urodziła wielkich zdobywców, którzy mieli wielki szacunek dla rodziny. Należy się jej za to pamiętać.
pamięć, której niestety brakuje. Chyba że wspólnie coś z tym zrobimy. Zgadzacie się? Napiszcie nam o tym na naszym profilu facebookowym, gdzie znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek i pamiętajcie, żeby dać nam suba, bo wtedy nie ominą Was kolejne odcinki Historii bez cenzury. A one już niedługo. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy Ci znać o nowych odcinkach.